Pisowcy najpierw krzyczą odwołać Tuska, zdemisjonować Kosiniaka, a jak się okazuje, że to ich koleżka tak naprawdę sterował całym zajściem na granicy i oskarżeniem walczących o Polskę żołnierzy, pisowcy starym sposobem chowają głowę w piach i starają się zamieść sprawę tak jak kiedyś zamiatali wszystko u Ziarkiewicza w garażu. Lewica zawiesza kampanię, której de facto nie prowadziła, więc ja, jako człowiek lewicy, zastanawiam się, po jaką cholerę ogłaszacie, że zawieszacie coś, czego tak naprawdę nigdy nie prowadziliście. I na koniec pogłoski o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę, stają się bardzo rzeczywiste. Sam Kaczyński pokazuje, jak ta nowa nazwa może się tak naprawdę przyjąć w polskiej świadomości. Polska Biało-Czerwoni. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj ze względu na to, że dużo się dzieje w polskiej polityce, albo bym powiedział bardziej z polskiej obronności, to zacznę od pierwszego, bardzo ważnego tematu. Po pierwsze, moje szczere, szczere kondolencje dla rodziny zamordowanego na służbie żołnierza człowieka, który bronił naszej wolności, naszej niezależności, który swoim ciałem tak naprawdę bronił kolegów, który dzisiaj został zaszlaktowany nożem przez terrorystów, których Putin razem z białoruskim wataszką, panem, Łukaszenką chcą na siłę wrzucić do Pol na polską ziemię. Takie akty przemocy, lub może lepiej powiedziane zaplanowane morderstwa, powinny spotkać się z natychmiastowym naszym sprzeciwem. Powinny się spotkać z tym, że żołnierze, policjanci, a także Straż Graniczna powinni mieć od dzisiaj prawo używania broni nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale także w sytuacji, kiedy widzą, że to zagrożenie może za chwilę nadejść, powinni mieć prawo używać broni do tego, aby odstraszać tych, którzy nacierają na Polską granicę. Teren, przygraniczny teren z Białorusią, moim zdaniem powinien zostać objęty terenem nieklęski żywiołowej oczywiście, ale może terenem jakiegoś innego rodzaju stanu wyjątkowego, na którym to policjanci i straż graniczna i żołnierze będą mieli prawo walczyć nie tylko o swoje zdrowie i życie, ale także o to, żeby nikt nie przekraczał naszej granicy każdymi dopuszczalnymi środkami i jeżeli strzelanie w stronę nacierających przestępców, terrorystów i żołnierzy, może żołnierzy białoruskich albo rosyjskich, będzie wymagało strzelania. Niech strzelają i niech się nie zastanawiają. Zanim jednak wyjaśnię wam tak naprawdę o co chodzi w całej tej aferze, oczywiście, pierwsze chodzi o to, że Putin i Łukaszenka nacierają na Polskę i destabilizują, ale muszę wam powiedzieć, że całe to że cały ten właśnie temat też wczoraj obgadywałem z Ryszardem Petru. Tutaj macie wy kawałek wywiadu z Ryszardem. Coś miało być, a nie ma nic. Mieli siedzieć, mieliśmy mieć lepsze podatki. Nie, to idzie w tym kierunku, ale za wolno. Okay? Okay. To może Dobrze. w ten sposób. Dobrze. To idzie, idzie, niech idzie, ale niech idzie szybciej. Żeby... Z Ryszardem Petru rozmawialiśmy na wiele różnych tematów. Nie tylko o tym, co się dzieje na granicy, ale też o gospodarce, o ekonomii, o życiu codziennym. Tutaj macie link do materiału. Zapraszam Was już tam. To jest bardzo ciekawe, niedługie, bo trochę ponad 40-minutowe nasze spotkanie we Wrocławiu. Rozmawiamy tam też o tym, jak Ryszard Petr, jako członek komisji sejmowej, będzie stawiał Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Postawienie przed Trybunałem Stanu pana Glapińskiego. On już nie jest u Was? Jest, tylko on teraz dostanie czas na odpowiedź. A, okej. Okay. Skoro już wiemy, że ta cała akcja, to jest zaplanowane działanie Putina i Łukaszenki po to, żeby tylko destabilizować całe zajście, które, które jest w Polsce w tej chwili, czyli tak naprawdę obnażanie rosyjskich służb specjalnych, obnażanie tych wszystkich takich szmitów i innych ruskich szpionów w Polsce to muszę wam powiedzieć, że działanie Andrzeja Dudy, który zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego jest moim zdaniem niczym innym jak próbą przykrycia takiego całego syfu, który za chwilę mógłby się wylać ze względu na to, że Ziobro jest umoczony w tym wszystkim. Bo pamiętajcie jedną rzecz. Sytuacja, o której dzisiaj wszyscy krzyczą, że zostali dwaj żołnierze postawieni w stan oskarżenia miała miejsce kilka miesięcy temu. Przez te kilka miesięcy nie kto inny jak dzisiaj zdymisjonowany prokurator Prokurator Janeczek prowadził tę sprawę. To ten prokurator, który jest także kolegą Ziobry, nominowanym za czasów Ziobry na wysokie stanowiska, jest nikim innym jak człowiekiem, który postawił zarzuty walczącym o Polskę i o życie żołnierzom. Mówienie, że Tusk i Kosiniak powinni poddać się do dymisji, jest niczym innym jak hipokryzją, którą dzisiaj wszyscy pisowcy próbują przykryć to, że tak naprawdę to oni. Za tym stoją. Do gry, tej brudnej politycznej gry, na czyjej śmierci, na czyjejś tragedii, wchodzi nie kto inny. Jak uba, upaćkany błotem po same uszy, pan Sakiewicz. Szokujące ustalenia Republika TV w sprawie żołnierza zabitego przez imigranta. Czy rzeczywiście chciano go podtrzymywać sztucznie przy życiu do wyborów? Ja powiem tak. Ty pisowska gruba świnio, ty człowieku, który nie masz zero. Współczucia i nie masz zero empatii. Próbujesz na śmierci człowieka, na śmierci żołnierza zrobić sobie politykę. A przypomnę tylko, że przez ponad dwa lata Twoja pisowska koleżanka pani Witek, która będąc marszałkiem Sejmu nie wiedziała, kto tak naprawdę zajmuje się wyborami kopertowymi, utrzymywała swojego męża przy życiu na Ojomie. To ona przez dwa, ponad dwa lata wykorzystywała swoją pozycję do tego, żeby jej mąż blokował miejsce na Ojomie. To ona, nie kto inny, to ona powinna odpowiadać za wiele rzeczy, za które jeszcze niestety nie odpowiada po, powoływanie się na lipne ustalenia, lipnej telewizji Republiki oraz sugerowanie, że rodzina która walczyła o życie i chciała utrzymać tego żołnierza przy życiu wykorzystywana jest dzisiaj przez Tuska i Kosiniaka jest niczym innym jak mówienie jestem debilem, który mimo, że jest debilem to i tak zrobię na tym debilizmie sobie jeszcze trochę polityki niestety przez wiele lat Sakiewicz i inne pisowskie chwien i inne pisowskie hieny karmione z Kaczyńskiego stołu, tak się spasły, że zapomniały już, jak to jest być człowiekiem i stały się jedynie potworami. I na koniec tej całej tej tragicznej sytuacji, w którą mamy już włączonego Sakiewicza, mamy włączonych wszystkich pisowców, mamy błaszczaka i innych, pojawia się nie kto inny, jak jeden z największych obrońców pisowskiego mariażu państwa, pieniędzy i kościoła. Człowieka, który za wszelką scenę obroniłby Dudę Kaczyńskiego, błaszczaka i ziobro. Nie kto inny jak Krzysztof Stanowski i poczynia następujący tweet. Muszę wam się przyznać, że jako Kanał Zero codziennie przygotowujemy materiały, które w ogóle się nie ukazują. Nie są wystarczająco jakościowe. Odrzucamy je. To nie jest tak, że się jakimś tematem nie zajmujemy, tylko jako młoda organizacja zajmujemy się nim źle albo bardzo źle. Wkurzam się, Wkurzam się, ale wolę nie dać nic. Niż dać byle co. Jestem zrozczarowany naszymi deficytami, ale mam nadzieję, że w ciągu 3-6 miesięcy dojdziemy do właściwego poziomu. Mówi to na temat materiału o tym, co zadziało się na granicy. Mówi to człowiek, który robiąc materiał, na pewno szukał, jak pokazać, że Duda jest bohaterem, jak pokazać, że Kaczyński, Błaszczak i Ziobro robili wszystko, ale za każdym razem, czego by się nie dotknął, okazuje się. Że wszystkie linki prowadzą do pisu. W tej wypowiedzi Stanowskiego zastanawia bardzo jedno zdanie. Wkurzam się, ale wolę nie dać nic, niż dać byle co. To ja się pytam, Krzysiu, to jakim cudem twoje materiały, czyli byle co, materiały Mazurka, czyli byle co, pojawiają się na kanale Zero? A nie, czekaj, bo standardy was nie dotyczą, bo wy jesteście zawsze Übermenschen. dobra, nadludzie. No nie, nie nad ludzie, nadredaktorzy. Przepraszam, nad Jesteście nadredaktorzy, którym wszystko wolno. No ale cóż, tak to jest. Zanim kolejny temat, pamiętajcie, iż algorytm YouTubea sam się nie nakarmi. Dlatego proszę Was, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie ten film i skomentujcie. Najlepiej w komentarzu napiszcie mi, co łączy Krzysztofa Stanowskiego i Zbigniewa Ziobro. Bo dla mnie to jedno i drugie to jest zero. Od kilku tygodni pojawiają się plotki, że PiS zmieni nazwę. Często się tak dzieje, że jakiś, nie wiem, rosyjski koncert naftowy, który jest, ma swoją ekspozycję w Polsce, zmienia nazwę tylko dlatego, żeby się źle nie kojarzył. Bardzo często się dzieje tak, że jakaś sieć skompromitowana angielska sieć handlowa, która ma swoją ekspozycję w Polsce, zamiast Wycofać się, postanawia zmienić nazwę i udać, że wszystko jest cacy. I dokładnie tak samo chce zrobić Jarosław Kaczyński ze swoją nazwą, która dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie kojarzy się już z niczym innym, jak tylko przekrętami, złodziejstwem, machlojkami i wyłudzeniami. Dlatego Jarosław Kaczyński zaintonował, bardzo ładnie zaintonował nową nazwę swojej partii. Polska Biało-Czerwoni! Tylko przypomnę, iż taki manewr kilkanaście miesięcy temu chciał zrobić Zbigniew Ziobro. Z solidar... nie, wróć. No dobrze, z Solidarnej Polski zrobili suwerenną Polskę. Ale jak się okazuje, złodziejstwo i kurestwo, nawet jak zmienisz mu imię, to i tak zostaje Syfem. Więc czy to będzie biało-czerwone, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, to pamiętajcie, panowie, w pisie. My, internauci, wolni Polacy, wam tego nie zapomnimy, czy się nazywacie suwerenna, czy solidarna. I tak gówno na was się wyleje. Poczucie odpowiedzialności za państwo i proces demokratyczny w obliczu tragicznych wydarzeń na granicy i w oczekiwaniu na wyjaśnienia sztab lewicy podjął decyzję o zawieszeniu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie chcemy, by śmierć człowieka i wydarzenia na granicy były wykorzystywane politycznie w kampanii wyborczej, powiedziała pani Kotula. Taka decyzja przypomina mi trochę decyzję pani Kidawy-Błońskiej, która już wiedziała, że jej kampania w 2020 roku tak naprawdę zderzyła się z ścianą i nie ma sensu jej dalej prowadzić i ona wychodzi i zawiesza. Zakończenie kampanii albo zawieszenie kampanii, o którym dzisiaj mówi pani, pani Kotula, dla mnie jest to taka sytuacja, jak kiedyś Krzysztof Hołowczyc powiedział, że jak jadą z Maciejem Wisłackim i widzą, że już walną w ścianę, to Maciek po prostu składa kwity, kuli się i kończy Wyścig. I tak samo dzisiaj można by powiedzieć, że zrobiła właśnie lewica. Zamknęła kwity, uderzyła prawie w ścianę i po prostu się wycofałam. Ta kampania, którą oni prowadzili, nie miała nic wspólnego z kampanią. Ja osobiście jestem człowiekiem lewicy. Głosowałem na Lewicę i prawdopodobnie w tym roku też będę głosował na kogoś z Lewicy, aczkolwiek nie podjąłem jeszcze decyzji. Więc jeżeli wy możecie mi pomóc, na kogo głosować, dajcie mi znać w komentarzu, na kogo wy będziecie głosować. Możecie mi powiedzieć na partię, na osobę. Jestem ciekawy, kogo 9 czerwca wy wybierzecie. Może dzięki waszym sugestiom w komentarzach, i ja kogoś wybiorę. Bo osobiście dzisiaj naprawdę pierwszy raz od wielu lat zastanawiam się, czy swój głos nie przetransferować na przykład na. No dobra, nie powiem wam, ale powiem wam tylko tyle, że ten głos, jeżeli będzie tak jak myślę, to nie będzie na lewicę. Dajcie mi znać. I widzimy się już jutro.